dzień dobry, hotel Hilton. Ile tu jest przestrzeni, to jest naprawdę niewiarygodne. Przejdźmy dalej do pokoju. I tu naprawdę zaczyna robić się bardzo ciekawie i bardzo ładnie, bardzo przestronnie. I to jest przede wszystkim to, co na początku rzuca się mi w oczy i na moje usta. Ogromne łóżko, no kurczę, to łóżko ma... Ja nie jestem dobry w miarach, ale wydaje mi się, że przynajmniej jest 2,5 metra szerokości. Jest naprawdę ogromne. Ze wszystkich hoteli, które odwiedzałem w ostatnim czasie, to łóżko robi naprawdę ogromne wrażenie przez jego monumentalność i wielkość. Co obok łóżka? Lampki, standard, jakiś budzik analogowy. Wygląda to bardzo schludnie. Bardzo piękna pościel, taka prążkowana, biała. Naprzeciwko łóżka mieści się telewizor, czyli ta część multimedialna, gdzie możemy oddać się relaksowi, obejrzeć ulubiony kanał w telewizji lub jakiś serwis streamingowy, właśnie leżąc na bardzo wygodnym, zapewne, jeszcze to sprawdzimy, łóżku. Obok łóżka znajduje się strefa wypoczynkowa, strefa relaksacyjna z dwoma fotelami. Na stoliku oczywiście dwie butelki wody, gazowana i niegazowana. Standard, wydaje mi się, hotelowy. I co można powiedzieć o wygodzie tych foteli? Zdarza się, że jest lepiej, zdarza się też, że jest gorzej. Nie jest źle. Fotele są dosyć wygodne. Tyle o ile wiadomo, nie jest to miejsce, w którym spędza się zapewne większość czasu spędzając w tym hotelu. Nie wiem, czy składnia jest poprawna, ale mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Obok łóżka oczywiście telefon, więc jeśli chcecie dzwonić i zamawiać pizzę, to nie korzystajcie ze swojego telefonu, skorzystajcie z tego. I co? No i widok z okna, na który jeszcze nie patrzyłem i jestem bardzo ciekawy, co tu może być. Wiem, że nie mamy widoku na niestety rzekę ani centrum Gdańska. Jest jakaś uliczka, w której idą panowie. No cóż, widok nie jest porywający, ale zawsze mogło być gorzej. W porównaniu na przykład z tym, jak testowaliśmy hotel Puro i mieliśmy okno skierowane na jakieś patio takie hotelowe, to na pewno ta opcja jest o wiele lepsza. Oczywiście strefę multimedialną też sprawdzimy, zobaczymy właśnie, czy jest dostęp do kanałów streamingowych, czy można odpalić sobie YouTube'a, oglądać mój kanał, lub też odpalić na przykład Netflixa, Playera, inne serwisy streamingowe. Nie będę wszystkich nas wymieniał. A co teraz? Teraz chyba rzecz najważniejsza, czyli łazienka. No i jest. I tak samo jak w przypadku całego pokoju, jest taki tutaj, czyli w łazience. Jest ona ogromna, naprawdę jest to ogromna łazienka z dostępem zarówno do kabiny prysznicowej, jak i do wanny, czyli fani albo jednej, albo drugiej opcji znajdą coś dla siebie. Centrum, czyli gigantyczne lustro, umywalka, ładnie wykończona, ręczniczki do dłoni, ręczniczki tu pod nogi. W ogóle, jeśli chodzi o zasób tych wszystkich rzeczy kosmetyczno-pielęgnacyjnych, jest tu ich naprawdę dużo. No wiadomo, przy prysznicach i przy wannie znajdują się odżywki do włosów, szampony, jakieś żele do mycia, standard hotelowy. Ale jest tu jedna bardzo ciekawa rzecz, czyli waga, z czym się nigdy nie spotkałem w innych hotelach i nie wiem, czy to jest do końca dobra opcja i czy chciałbym ją sprawdzać, być może innym razem. No i mam pierwszy minus, który wpadł mi w oko w tym hotelu, mianowicie kabina prysznicowa. Ja osobiście jestem fanem brania prysznica niżeli pobierania kąpieli w wannie, ale jest jeden ważny czynnik podczas, raczej może nie czynnik, a rzecz pod prysznicem, która jest dla mnie bardzo ważna, czyli deszczownica, i tu jej nie ma. Mamy tylko ręczny naptrys, którym możemy się opłukać. Nie daje to aż takiego dużego komfortu z brania prysznica. Nie wiem, co o tym sądzicie. W hotelu pięciogwiazdkowym wydaje mi się, że powinno być to standardem, porównując nawet to z hotelem Puro, który właśnie odwiedziliśmy wczoraj.
Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o to, że znajdujemy się w hotelu o standardzie pięciogwiazdkowym i chcę to wyraźnie zaznaczyć w tym filmie. Będąc w hotelu Puro, w łazience był taki mały pojemniczek, w którym mieściły się różne przybory kosmetyczne, pilnik do paznokci, jakieś patyczki do uszu, chusteczki higieniczne, przybory do szycia, jak i podpaski i tampony. Tutaj tego nie ma, przynajmniej na razie tego nie znalazłem. Jeśli uda mi się to znaleźć, to oczywiście Wam pokażę, ale póki co nie widzę tego. Jeśli tego nie ma, to jest to naprawdę gigantyczny minus. No i ona, czyli królowa łazienki, gigantyczna wanna, jest naprawdę ogromna. Znaczy ogromna, jest duża, bo ogromna to jednak jest takie bardzo wyniosłe słowo i określa rzeczywiście rzeczy bardzo, bardzo duże. Ja może wejdę do tej wanny, chociaż nie jest to najlepszy pomysł, ale myślę, że na spokojnie dwie osoby nawet, co może być naprawdę fajnym plusem, zmieściłyby się w tej wannie. Bardzo, bardzo fajna opcja. No i miejsce najważniejsze, czyli tron wraz... Halo, halo, dzień dobry. Z telefonem. I mamy miejsce centralne tej toalety, czyli sam kibelek i obok niego telefon. Możecie prowadzić jakieś bardzo ważne rozmowy z najfajniejszego miejsca w tym pokoju. Dobra, przejdźmy dalej. No i jest to łóżko, które trzeba koniecznie sprawdzić, a ja jako gigantyczny fan spędzania czasu w hotelach, szczególnie za dziecka, kiedy tych hoteli odwiedzało się naprawdę dużo, zrobię to, co robiłem za każdym razem, kiedy zaczynał się mój pobyt w hotelu. Jest twardo! To nie był fajny upadek. W porównaniu z tym, jak skoczyłem sobie do łóżka w Puro, tak tutaj materac jest naprawdę twardy. Oczywiście pewnie można dobrać sobie dobór twardości poduszek i tak dalej, i tak dalej. Ale ja jestem skromnym gościem w tym hotelu, który w ogóle cieszy się, że ma gniazdko do spania. Jeśli chodzi o minibarek, no to tak jak widzicie, są to jakieś tam przekąski, słone, słodkie. Ceny tego minibarku są totalnie zniewalające z nóg, bo z takimi cenami jeszcze się nie spotkałem. Dla przykładu, jeśli chodzi o na przykład Coca-Colę, kosztuje ona 19 zł za 330 ml. Sprite tak samo, Red Bull 22 zł za 250 ml. A jeśli chodzi o przekąski, to chipsy 40 gram za 19 zł, orzeszki solone 150 gram za 19 zł. Ceny są naprawdę ogromne i no ja osobiście nie wydałbym takich pieniędzy na to, żeby skorzystać z minibarka, szczególnie dla takich zwykłych przekąsek, gdzie możecie dosłownie przejść na drugą stronę ulicy i kupić to w cenie, nie wiem, 4-5 zł. Jeśli chodzi o dostępność multimediów w hotelu Hilton, no to mamy do czynienia z takim właśnie sparowaniem telefonu wraz z telewizorem za pomocą tego kodu QR, podając numer pokoju i wtedy mamy dostęp do różnych tam serwisów streamingowych typu YouTube, Netflix, Disney Plus i inne. Oczywiście też jest dostęp do telewizji. Co mogę powiedzieć? No to jeśli chodzi o porównanie do hotelu Puro, tam takiej możliwości nie było. Był tylko dostęp do telewizji, tak że tutaj jest ta sytuacja bardzo na plus. Strefa basenowa oraz strefa spa, o ile tak można je nazwać, wypadają naprawdę źle. Coś, co występuje w hotelu pięciogwiazdkowym, a wygląda tak, jak to widzicie na obrazku, jest, wydaje mi się, dosyć sporym wstydem. Tym bardziej, że hotel Hilton jest hotelem o standardzie pięciogwiazdkowym w super lokalizacji w Gdańsku. A basen i cała ta strefa wygląda jak z basenu miejskiego słabej jakości sprzed powiedzmy 20 lat. To ogromny minus tego hotelu. Jeśli chodzi o ofertę śniadaniową, ciężko określić mi, czy ona wypada pozytywnie czy negatywnie, więc ocenę zostawię Wam. Tak jak widzicie, przed Wami jest menu, w którym są pozycje dodatkowo płatne. I patrząc na to, że sam hotel jest jednym z najdroższych hoteli w Gdańsku, za sam pobyt zostawiamy ogromne pieniądze, dopłacamy też duże pieniądze do tego, aby zjeść śniadanie w hotelu,
to opcja dodatkowo płatnych rzeczy z menu jest, wydaje mi się, dosyć średnia. Jeśli chodzi o ofertę bufetową ze szwedzkiego stołu, jest ogromny wybór wielu rzeczy, świeże warzywa, świeże owoce, smaczne jajecznice, różne potrawy z Bemarów wypadają naprawdę dobrze na tle innych hoteli, które odwiedzałem w ostatnim czasie. Szczerze, mogę polecić taką opcję.